nasz ty, Kasiu ładna, ładnaś ty jak laleczka. A musiała cię matula pompać, gdy pełna dziecka. Jesteśmy na Święcie Plonów w Nidzicy. Piękne stoiska, wspaniałe wieńce i możliwość degustacji potraw polskiej wsi. Pani senator, rozmawiamy w Nidzicy, w miejscu, gdzie mówi się o pani kobieta anioł. Pani działania znane są od wielu lat dzięki walce z nieuczciwym komornikiem, który wyprzedał za grosze majątek nidzickiego przedsiębiorcy. To właśnie pani pomogła przedsiębiorcy negocjować z wierzycielami. Jak zakończyła się ta sprawa? Bardzo dobrze, już jest finał, ale to powiem, że to nie był komornik, to bandyta, to był po prostu bandyta. I udało mi się w tej sprawie, dlaczego skończyła się dobrze, właśnie dlatego, że komornik jest skazany, natomiast jeżeli chodzi o pana Chruściela, czyli tego przedsiębiorcy, to on dzisiaj jest osobą wolną, wolną nie tylko od długów, ale ma drugie życie, bo przecież to była straszna sprawa i komornik, który zabrał wszystko, co możliwe, cały majątek. A przecież okazało się, że to nie była pierwsza taka egzekucja. Tych egzekucji było bardzo dużo. I też w Nidzicy, i koło Nidzicy, i w Olsztynie, wszędzie. Bezkarność była wtedy w Polsce. Właściwie można było zrobić wszystko, jeżeli chodzi o działanie komorników, jeżeli chodzi o takie działanie egzekucyjne. No właśnie, pani senator, bo to właśnie nie jedyna sprawa, w której pani pomogła. Głośno było też o rolniku z Kulan, któremu komornik zabrał ciągnik za długi sąsiada. I pani działania doprowadziły między innymi do zmiany prawa i komornicy w Polsce nie są już tacy bezkarni jak kiedyś. Tak, tych wiele, wiele spraw, to była lawina spraw właśnie takich, że ta bezkarność była, było jej bardzo dużo i sprawa tego ciągnika, sprawa Chruściela, sprawa Kowalskiego, tych spraw było naprawdę dużo, one się dla nich wszystkich skończyły bardzo dobrze, bo pracowałam na tym, żeby tak było. Komornicy są skazani, natomiast ci ludzie już nie mają długów, to jedna rzecz, najważniejsza rzecz, te egzekucje, które były choćby na przykład dotyczące ciągnika, to ta osoba nie tylko ma ciągnik, nowy ciągnik, ale ma odszkodowanie za zadośćuczynienie. Ale te wszystkie sprawy zbierałam i wiedziałam, że trzeba zmienić prawo. I się zmieniło to prawo. Wiemy dzisiaj, że już komornicy nie są bezkarne. Już przede wszystkim są nagrywanie czynności notarialnych. Przygotowałam przepisy, przygotowałam, zresztą przez te wszystkie lata walczyłam właśnie o to. I dzięki temu już w końcu zmieniło się prawo. Ono dzisiaj jest, działa i tych skarg jest dużo mniej. Mogę powiedzieć, że to jest ułamek. Mały ułamek tego, co było kiedyś. Pani senator, jest dla pani ważna Nidzica, ale również mniejsze gminy, ponieważ wspiera pani działania związane z między innymi z kanalizacją, infrastrukturą sportową. Jakie jeszcze działania na rzecz ludzi pani podejmuje? To znaczy każdego dnia są u mnie ludzie i nie to tylko Nidzica, ale przede wszystkim dużo osób z Nidzicy, z powiatu Nidzica, więc tych osób jest bardzo dużo i mają różnego rodzaju problemy. Ja jestem po to, żeby te problemy rozwiązać. I dotyczą, jest dużo rolników, więc dotyczą i ziemi, dotyczą nieruchomości, dotyczą dotacji, dotyczą różnego rodzaju problemów administracyjnych. Okazało się, że tego jest naprawdę bardzo dużo. Pomagam tym ludziom, ale także jest, że tak powiem, walczę o inwestycje, bo współpracuję z burmistrzem i jeżeli jest jakiś problem, to burmistrz przyjeżdża do Olsztyna i mówi, trzeba pomóc. No i oczywiście po to jesteśmy, żeby pomagać, więc to są inwestycje, to jest sprawa dzieci, dorosłych, seniorów, sprawa ostatnio na przykład otwieraliśmy boisko. No to są różnego rodzaju, ale właśnie infrastruktura, bo to kanalizacja, woda, to są rzeczy podstawowe, więc po to jesteśmy, no przecież nie dzisiaj przyjeżdżamy na dożynki, żeby powiedzieć dziękujemy albo coś tego typu, nie, my musimy kontakt mieć cały czas i po to jesteśmy, żeby pomagać cały czas, od samego początku jak jesteśmy senatorami czy posłami, to powinniśmy od samego początku pomagać, po prostu pomagać. No właśnie, wspomniała pani o bardzo dobrej współpracy z burmistrzem Nidzicy i tak nie ukrywam, że kiedy widać panią właśnie z włodarzem tego miasta, to sygnał dla mieszkańców, że wkrótce rozpocznie się coś dobrego.
Tak jest. Za każdym razem oczywiście przyjeżdżam wtedy, kiedy coś trzeba zrobić. Więc albo jakiś problem, rozwiązać ten problem, albo coś po prostu wywalczyć. Więc za każdym razem wiem, jestem w Nidzicy wtedy, kiedy już jest, powiem, efekt tej walki. Więc tak, tak działamy od samego początku i nie od dzisiaj, tylko od 8 lat więcej, bo jak byłam posłem, to też działam, ale tutaj jako senator przez te wszystkie lata udało się bardzo dużo i mam nadzieję, że się udało i mam też nadzieję, że dalej tak będę mogła działać, ale to w rękach oczywiście mieszkańców. No właśnie, bo dzisiaj mamy święto plonów w Nidzicy i tradycyjnie właśnie w Nidzicy świętuje Pani końcówkę wakacji. I to, o czym Pani wspomniała też w swoim przemówieniu, że bardzo często widać Panią na różnych uroczystościach właśnie w naszym powiecie. I tak wniosek chyba z tego płynie, że lubi Pani to miasto. Oczywiście, że lubię, bardzo lubię. To są, ja powiem, ja jestem stąd. To są, mogę tak powiedzieć, to są moi ludzie. My jesteśmy razem, to jest wspólnota. To nie jest tak, że ja przyjeżdżam i do kogoś mówię. Nie, ja jestem z nimi, ja z nimi rozmawiam. To nie to do nich. Ja po prostu rozmawiam i tak jest zawsze, więc ja bardzo lubię to miasto, lubię powiat i lubię w ogóle, no przecież nie tylko Nidzica, Szczytno, Olsztyn, w którym mieszkam, to kocham to miasto, więc oczywiście dlatego tutaj jestem, tak jak powiedziałam, po to, żeby pomagać, a dzisiaj to jest święto. Dożynki to jest wielka tradycja. Tradycja dotyczy także smaków, potrawy, zabawy, ludowej zabawy. Dzisiaj trzeba przede wszystkim podziękować rolnikom za tą ciężką pracę, naprawdę za bardzo ciężką pracę. To też jest czas podsumowań, żeby ta praca była wynagrodzana godnie, co najmniej godnie. Też to jest czas, żeby dziękować, więc dziękujemy, życzymy zdrowia, przede wszystkim zdrowia, bo ja sama wiem, co to znaczy choroba i wszystkiego najlepszego. Oj, podróży ci, podróży.